Jesteśmy w raportach, czyli w tym miejscu, gdzie zakończyliśmy poprzedni film. Raporty dają nauczycielowi możliwość sprawdzenia stopnia przyswojenia danego zagadnienia od najmniejszej ilości poprawnych odpowiedzi do największej. Na zajęciach dodatkowych mogę się skupić tylko na tych zadaniach, które sprawiły największy problem, czyli poprawne odpowiedzi na 0%, a nie tracić czasu na zadania, które zostały w pełni przyswojone. Jeżeli teraz chciałabym sprawdzić, jak uczniowie, którzy uczniowie rozwiązywali dane zagadnienie, to wchodzę w to miejsce zakończone i nazwiskami wyświetlają się informacje, kiedy praca została ukończona, jaki był najlepszy wynik i ile prób podjęto. Mogę wyświetlać też raporty dla konkretnej osoby. Z tego poziomu mogę wyświetlać nie dla tematu raport, tylko raport dla konkretnej osoby. I widzę, że w tym temacie ta uczennica zrobiła wszystkie ćwiczenia, nie wszystkie, prawie wszystkie, bez jednego, na 100%. Co jest wynikiem bardzo zadowalającym. Tak na marginesie 30% na egzaminie zaliczające to jest 70% niewiedzy, więc ja swoim uczniom proponuję, żeby nie ustawali w wysiłkach, dopóki nie osiągną co najmniej 75%. Tak. Inne ćwiczenie. Też widzę, ile osób ukończyło, kiedy ukończyło i w jakim stopniu zadania zostały zrobione. Skupiam się na tych osobach na lekcji czy na zajęciach dodatkowych, które mają najwięcej problemów i omawiamy sobie wtedy to indywidualnie.